Hej, witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. W środę, istotny, ważny dzień, zobaczmy w tym momencie, co ciekawego dzieje na rynku zagranicznym, co się dzieje na rynku krypto. Dokonamy również podsumowania dzisiejszej sesji na GPW, czyli zerkniemy sobie na samym końcu przynajmniej są wykresy poszczególnych indeksów. Zobaczymy, które spółki dzisiaj najwięcej dały zarobić swoim inwestorom, a które rozczarowały, oraz przebrniemy przez informacje, które przygotowałem dla Ciebie w skrócie prosto z bankiera. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania i od razu startuję od pierwszych. Informacji. Nowa Zelandia podnosi stopy procentowe. Czekamy na decyzję RPP, czy u nas też będzie jakaś zmiana odnośnie stóp procentowych. Kraj na Antypodach jest kolejnym państwem rozwiniętym, który w ostatnich miesiącach zdecydował się na podwyżkę stóp procentowych. To pierwsza podwyżka ceny pieniądza w Nowej Zelandii od 7 lat. Decyzją Banku Rezerwy Nowej Zelandii podstawowa stopa procentowa została podniesiona. Z 25 setnych do 0,5%. Była to pierwsza podwyżka od 2014 roku. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. Lećmy dalej. Rekordowy deficyt handlowy USA. Ponad 73 miliardy dolarów deficytów handlu towarami i usługami zanotowały w sierpniu Stany Zjednoczone. To najgłębiej ujemne saldo w historii. Wynika z danych Departamentu Handlu. W porównaniu do lipca, import towarów i usług wzrósł o 1,4% do 287 miliardów dolarów, czyli najwyższego poziomu w historii. Eksport zwiększył się o 0,5% do 213,7 miliarda dolarów. Sprzedaż towarów za granicę była rekordowa. Statystycy zwracają również uwagę m.in. na najniższe od dekady dodatnie saldo w handlu usługami. W danych nadal nie widać słabnącego popytu na zagraniczne towary, czy istotnego wpływu zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw. Amerykanie wciąż chętnie kupowali farmaceutyki, zabawki czy ubrania, zauważa The Wall Street Journal. Na dodatkowych słach narzucanych na towary wysyłane z Chin zyskują Wietnam czy Tajwan. W obu przypadkach USA zanotowały w sierpniu rekordowy deficyt handlowy. Ale w wymianie z państwem środka ujemne saldo Stanów Zjednoczonych pogłębiło się do 31,7 miliarda dolarów. Takiego deficytu nie notowano od ponad dwóch lat. Ciekawie, lećmy dalej. Trump wypadł z listy najbogatszych Amerykanów po raz pierwszy od 25 lat. W tym roku po raz pierwszy od 25 lat Donald Trump nie znalazł się na liście 400 najbogatszych Amerykanów magazynu Forbes. Od początku pandemii, jak szacuje Forbes, majątek byłego prezydenta USA skurczył się o około 600 milionów dolarów. W 2020 roku Donald Trump był jeszcze na 339 miejscu. W tym roku, by znaleźć się na liście, zabrakło mu około 400 milionów dolarów. Forbes szacuje obecny majątek Trumpa na 2,5 miliarda. Dolarów. No ciekawie, lecimy dalej. Kryzys energetyczny w Chinach. Pekin łamie się w sprawie australijskiego węgla. W obliczu niedoborów prądu, Pekin nieco się ugina i sięga po australijski węgiel, informuje Reuters. Blisko rok temu Chiny nieoficjalnie zablokowały import surowca z kraju kangurów, po tym jak Canberra głośno apelował o śledztwo w sprawie pochodzenia szkodnika. Chiny zmagają się z kryzysem energetycznym. Już w ponad połowie prowincji brakuje prądu, a władze racjonują firmom dostęp do energii bądź zalecają obniżenie zużycia. Niektóre fabryki pracują na półgwizdka i pozostają zamknięte. Niedogodności odczuwa nie tylko biznes, ale i zwykli ludzie, którzy nie mogą korzystać z wind, czy muszą być przygotowani na przejściowe wyłączenie prądu. Teraz chińskie władze wydają się nieco uginać pod presją niedoborów prądu. Całkowite otwarcie na australijski węgiel byłoby wizerunkową porażką, więc póki sytuacja nie okaże się naprawdę dramatyczna, nie ma co raczej na to liczyć. Ale na drobne ustępstwa Pekin już się decyduje. Nieoficjalny zakaz importu sprawił, że australijski węgiel utknął na chińskiej ziemi, w składach celnych na wybrzeżu. Jak donosi Reuters, Chińczycy zaczęli sięgać po te zapasy, jednak milion ton jest kroplą w morzu potrzeb. Zanim przejdziesz dalej, dzięki, że tutaj jesteś, subskrybujesz kanał, wrzucasz łapę w górę, jesteś na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami, a jak jesteś tutaj pierwszy raz, to pamiętaj o tej najprostszej formie podziękowania za czas i materiałki specjalnie dla Ciebie tworzę. Wrzucaj łapę i lecimy dalej. Fala niewypłacalności w Chinach. Deweloper nie wykupił obligacji. Kolejny chiński deweloper nie wywiązał się w terminie ze zobowiązań wobec wierzycieli. Fantazja Holdings jeszcze kilka tygodni temu informowała, że nie ma problemów z płynnością, a teraz nie wykupiła obligacji o wartości 206 milionów dolarów. Problemy rynku nieruchomości za murem dalece wykraczają poza sprawą Evergrande. Obok jednego z największych i najbardziej zadłużonego chińskiego dewelopera z kryzysem zmagają się także mniejsi gracze. Jak informuje China Real East do 27 września chińscy deweloperzy nie uregulowali na czas zobowiązań wobec posiadaczy obligacji o wartości blisko 47 miliardów juanów wobec 18 miliardów juanów w 2020 roku, czy niespełna 4 miliardy juanów w 2018 roku. W poniedziałek o niewykupieniu zapadających obligacji poinformowała Fantasia Holdings. Spółka miała oddać inwestorom ponad 205 milionów dolarów. Decyzja może wywołać reakcję łańcuchową, zgodnie z prawem wymusić konieczność szybszej spłaty innych należności. A tylko do końca tego roku deweloper ma oddać posiadaczom obligacji równowartość blisko 20 miliardów juanów, z czego ponad połowę w dolarach. Wszystkie zobowiązania firmy opiewały w połowie roku na ponad 80 miliardów juanów. Dla porównania, w przypadku Evergrande było to 2 biliony juanów. Agencje ratingowe wskazują, że fantazja jest na krawędzi. Bankructwa, no bardzo ciekawie, leczmy dalej. Stabilne kryptowaluty będą pod rygorystycznym nadzorem. Niektóre stabilne kryptowaluty powinny spełniać wymagania równie wysokie, co klasyczne systemy płatności. Takie rozwiązanie proponuje bank rozliczeń międzynarodowych w opublikowanym właśnie raporcie. Bank rozliczeń międzynarodowych zajął się. Na życzenie regulatorów finansowych w kilku krajach, kwestią stabilnych kryptowalut. Temat pojawił się na poważnie na radarze instytucji nadzorujących rynek finansowy wraz z ogłoszeniem przez Facebooka zamiaru stworzenia własnej kryptowaluty zabezpieczonej koszykiem oficjalnych walut. Projekt pod nazwą Libra, a później Diem, przeszedł od tego czasu kilka poważnych zmian i ograniczył swój zasięg pierwotnie zakładano skalę globalną, ale do dziś nie wystartował. Na rynku są już jednak od dłuższego czasu kryptowaluty połączone na sztywno z oficjalnymi walutami. Przykładem może być budzące kontrowersje Tether, kapitalizacja sięgająca dziesiątek miliardów dolarów lub USDC około 30 miliardów dolarów. Pełnią one przede wszystkim rolę tymczasowej przestrzeni dla inwestorów działających na platformach wymiany kryptowalut, a ich wydawcami są podmioty powiązane z giełdami. No to jest bardzo ciekawy to jest chyba największe zagrożenie dla całego rynku. Krypto, czyli oczywiście nieuchronne regulacje. Kolećmy dalej. Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski. Prognoza wzrostu PKB dla Polski na 2021 rok została podniesiona do 4,5% z 3,8% szacowanych wcześniej, a na 2022 rok do 4,7% z 4,5% wskazał w najnowszym raporcie Bank Światowy. Według Banku Światowego inflacja CPI obniży się w Polsce do 3,6% w 2022 roku i 3,1% w 2023 roku z 4,2% w tym roku. No ciekawe. Leczmy dalej. Bezrobocie we wrześniu spadło, jest niższe niż zakładano. Stopa bezrobocia we wrześniu spadła do 5,6%, wobec 5,8% w sierpniu. Wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Konsensus Pab Biznes zakładał stopę bezrobocia na poziomie 5,7%. Według wstępnych danych resortu. W końcu września w urzędach pracy zarejestrowanych było 936 tysięcy osób bezrobotnych. To blisko 25 tysięcy osób mniej niż w sierpniu, spadek o 2,6% i prawie 88 tysięcy mniej niż przed rokiem, spadek o 8,6%. Lećmy dalej. Polacy pokochali karty płatnicze. Padły kolejne rekordy. Polacy coraz chętniej Korzystają z kart płatniczych. Wynika z danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski. W drugim kwartale tego roku liczba tych transakcji zbliżyła się już do 2 miliardów, a łączna kwota przekroczyła 230 miliardów złotych. Mamy w portfelach już ponad 44 miliony plastików. Ciekawe. Dziś posiedzenie RPP. Emocje i oczekiwania największe od lat. Dzisiejsze posiedzenie może być najważniejszym w dotychczasowej, dobiegającej już końca kadencji obecnego składu Rady Polityki Pieniężnej. Oczekiwania i zainteresowanie są potężne, co widać zarówno na rynkach finansowych, jak i na komentarzach w internecie. Jak już wiesz, jaka decyzja zapadła, to koniecznie podziel się z nami w komentarzu. A ja lecę dalej. GPW i KGHM chcą zaoferować token na srebro. To jest dopiero ciekawe. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wspólnie z KGHM zamierza zaoferować nowatorski sposób inwestowania w srebro. Przedsięwzięcie czeka jeszcze. Na uchwalenie odpowiednich regulacji. Chcielibyśmy zaoferować tokeny na srebro. Z jednej strony KGHM będzie cały czas utrzymywał magazyn srebra, czyli będzie to inwestycja w fizyczne srebro, po które będzie można pojechać do magazynu i odebrać w formie sztabek. Z drugiej strony, bardzo proste będzie zawieranie transakcji za pośrednictwem technologii blockchain. Liczymy na to, że będzie to procesowe usprawnienie tego, jak można stać się właścicielem srebra inwestycyjnego, powiedział prezes GPW w rozmowie z agencją ISB przeprowadzonej podczas kongresu 590. No daj znać w komentarzu, co sądzisz o tym pomyśle. Lećmy dalej. Grupa LPP miała w drugim kwartale roku obrotowego 2021-2022 595 milionów zysku operacyjnego oraz ponad 459 zysku netto jednostki dominującej. Poinformowała spółka w raporcie rok wcześniej grupa LPP miała 32,3 miliona zysku operacyjnego i 30,6 miliona zysku Straty netto jednostki dominujące. EBITDA grupy w drugim kwartale 2021-2022, czyli w okresie maj 2021, lipiec 2021, wyniosła ponad 863 miliony wobec 308 milionów rok wcześniej. Przychody grupy wyniosły 3,643 miliardy 643 miliony, co oznacza wzrost o 71,1% rok do roku. Ciekawie. Lećmy je z jeszcze jednym newsem. Grupa LPP zakłada, że w przyszłym roku marże handlowe mogą być niższe. Poinformował wiceprezes spółki. Wstępne dane pokazują, że marże w przyszłym roku mogą być niższe. Poinformował wiceprezes podczas wideokonferencji. Wskazał, że presja na marże wynikać będzie ze wzrostu cen produkcji. Dodał, że spółka niepokoi się też nadal opóźnieniami w dostawach towaru. Lećmy dalej. Grupa LPP widzi zmniejszenie dynamiki sprzedaży we wrześniu i październiku po mocnym sierpniu. Poinformował wiceprezes spółki. EOBUWIE wyemitowały obligacje zamienne za 500 milionów zł na rzecz spółki SoftBanku. Obligacje zostaną automatycznie zamienione na akcje e obuwie w przypadku przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji EOBUWIE, jak również innych podobnych transakcji określonych w warunkach emisji obligacji. Dobrowolna zamiana obligacji na akcje według decyzji inwestora może zostać wykonana w oparciu o ustaloną wartość spółki EOBUWIE na poziomie 6 miliardów złotych, napisano w komunikacie. Jak oczywiście interesujecie dalsza część, to zapraszam na bankiera. Lećmy dalej. Torpol podpisał w środę umowę na przebudowę linii tramwajowej w Łodzi o wartości około 133,6 miliona złotych brutto. Spółka chce dywersyfikować swój portfel zamówień i liczy na kolejne kontrakty tramwajowe w najbliższej przyszłości, podała spółka w komunikacie. I jeszcze jedna informacja, która dzisiaj na pewno wpłynęła dosyć ciekawie na to, co wydarzyło się na kursie Rafako. Popatrzmy na to: Polimex, Mosososososol. Nowe jawożne grupa Tauron i Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw zawarły list intencyjny m.in. w sprawie możliwości utworzenia konsorcjum w celu potencjalnego nabycia poza zorganizowanym systemem obrotu akcji RAFACO. Podał Polimek Mostostal w komunikacie. I wisienka na torcie, czyli informacja dzisiejszego dnia, na którą pewnie większość czekała, RPP. Podnosi stopy procentowe, czyli bardzo negatywna informacja dla wszystkich, którzy mają kredyty. Tanio to już było. No i zobaczymy. Czy to jest dopiero początek serii podwyżek, które będą przed nami, czy też nie? Jak sądzisz, daj znać w komentarzu, a ja przechodzę do szczegółów. Na październikowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe. W reakcji na komunikat złoty wyraźnie się umocnił. Zyskują także akcje banków, to zaraz zobaczymy. Decyzją RPP na dzisiejszym posiedzeniu dokonano podwyższenia referencyjnej stopy procentowej z 1.1% do 0,5%. Podobnej zmianie uległy także inne stopy procentowe poza depozytowo. To ciekawe. Po dzisiejszym posunięciu stopy procentowe NBP kształtować będą się następująco. Stopa referencyjna 0,5% w skali rocznej poprzednio 0,1%. Stopa lombardowa 1% w skali rocznej poprzednio 0,5%. Stopa depozytowa 0% w skali rocznej brak zmian. Stopa redyskontowa Weksli 51% w skali rocznej poprzednio 11%. ,0%. Stopa dyskontowa Weksli 52% w skali rocznej poprzednio 12%. ,0%. Jednocześnie Rada podjęła decyzję o podwyższeniu podstawowej stopy rezerwy obowiązkowej z 0,5% do 2%. Daj znać, jak Ty oceniasz ten ruch, lecimy dalej. I startujemy z podsumowaniem. Rozpoczynamy tradycyjnie od rynku krypto. Tutaj, na jednym indeksie strachu i chciwości mamy chciwość na poziomie 68, na drugim, chciwość na poziomie 65. Jak widzimy, troszkę zieleni dzisiaj na rynku. Shiba cały czas przoduje z wynikiem prawie 32%, no to zobaczmy, jak sobie radzą dzisiaj pozostałe topowe projekty. Bitcoin ładnie odbił, bo 8,74% na plusie i w tym momencie jedna sztuka kosztuje już 54304 dolary, Ethereum 3582 dolary za sztukę i 4,2% do góry. Hex za to koryguje o 7,5%. Popatrzmy na największe skrajności w topowej setce: tutaj Shiba zyskuje prawie 30%, SafeMoon 18%, Bitcoin Gold 14%. Potem Klaim 10, czy na przykład Bitcoin Cash 956. Z drugiej strony widzimy, że największe zejście korekcyjne to Torcoin traci 19% HEX8 czy 4,5 REN. MetaHero jak widzimy w tym momencie 0,5% na plusie, 10 centów za sztukę i obroty w ciągu ostatniej doby wynosiły 5 861 000 dolarów. Przypominam, że podstawowy dostęp do giełd podpinam ci na głównym kaflu w prawym rogu, tam jest tutaj w środku BitBay. Chyba najprostszy sposób, żeby złotówki wrzucić na giełdę i rozpocząć przygodę z tym cyfrowym światem. Obok największej, najlepszej giełdy na świecie, czyli Binance, Gate.io, trzy podstawowe, pozostałe są dostępne. W opisie zerknijmy teraz co ciekawego gdzieś na rynku zagranicznym. Również popatrzmy na indeks strachu i chciwości. Tutaj mamy strach na poziomie 27. Jeżeli chodzi o SP500, w tym momencie widzimy większość czerwieni na pozostałych sektorach. Microsoft 4400 na plusie, Apple spada 6300, Google dziesiątki na plusie, Facebook spada 6500, Amazon 4500 na plusie. No pozostałe popatrzmy sektory finansowy, czerwieni delikatnej. Jak widzimy, zobaczmy sobie dalej. Tutaj mamy troszkę czerwieni. teraz sobie popatrzymy na pozostałe indeksy. A jeszcze popatrzmy sobie na świat przy okazji. No na świecie też nie zbyt ciekawie. Chiny, jak widzimy, tutaj nie jest aż tak źle. Mamy również zieleń Japonia za to w czerwonych barwach. Tajman delikatna czerwień, Wielka Brytania również czerwień. No i tak to właśnie wygląda. No to przejdźmy w takim razie na indeksy, zobaczmy, co się w tym momencie na rynku dzieje. Jeśli chodzi o ropę, no to ropa w końcu po tym wystrzale wczorajszym mamy zejście korekcyjne 81,25 dolarów za baryłkę. DAX dzisiaj bardzo mocno ściągnął wszystkich w dół, wybił te swoje poprzednie minima, no ale w tym momencie, jak widzimy, wraca 14 980 punktów. Zobaczymy, jak ten dzień się zakończy, jakie będą nastroje. Przypominam, że najważniejsze dane płynące z amerykańskiego rynku pracy. W najbliższy piątek. No i zobaczmy: SP 500 skonsolidował się na tych niskich poziomach 4312 punktów w tym momencie. Nasdaq delikatnie dzisiaj do góry 14658 punktów. Dow Jones również dzisiaj koryguje 33915 punktów. I Russell odpada dzisiaj z Kretesem 2190 punktów. Jeżeli chodzi o srebro, dzisiaj mamy ukiszenie i delikatną korektę, 22,48 dolara za uncję, złoto, dzisiaj delikatny plusik, 1762 dolarów za uncję i waluty do złotówki, tutaj frank mocno obrywa, chociaż widzimy, że dzisiaj był bardzo wysoko, 4,25, potem funcik również był bardzo wysoko i mamy potężne zejście w dół, tak więc złotówka nam się dzisiaj tutaj mocno umocniła po tej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, 5,35, no i zobaczmy euro, euro również mocno, 4,55 w dół i dolar również w dół, 3,94, ale widzimy, że na początku wcale tak nie było. I wracamy teraz już do naszych zestawień. Popatrzmy sobie na informacje, które będą napływać w dniu jutrzejszym ze świata. Widzimy, że będzie protokół z posiedzenia EBC o 13:30. Potem zadeklarowanie wstępni bezrobotni w Stanach o 14:30. Wskaźnik PMI, jeżeli chodzi o Kanadę. Tak więc to z takich czołowych informacji w dniu jutrzejszym. Cały czas mamy święto narodowe w Chinach. I popatrzmy sobie, co ciekawego dzieje się u nas na parkiecie, jeżeli chodzi o informacje. To Adytuję dla Ciebie na jak inwestować w zakładce info. Jak widzimy, walne jutro na. Jako grupa, Open Finance, również walne. Potem Santander, pierwszy dzień notowań bez zaliczki, a pożyt dywidendy. Jutro Games Operator, jak masz tą spółkę w odpowiednim czasie w swoim portfelu, to wypłata dywidendy 34 grosze na akcję i provident, zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 825 za sztukę. I przejdźmy sobie teraz na obok, aktualizuję dla ciebie spółki dywidendowe. Od razu za jednym zamachem załatwmy i popatrzmy, gdzie tutaj są te spółki dywidendowe i na co jeszcze możemy liczyć. I jak widzimy, mamy jeszcze kilka dosłownie spółek, które będą się dzielić zyskiem ze swoimi akcjonariuszami jeszcze w tym roku. Oczywiście, jak będzie jakiś update, jakaś spółka puści takie info, to ja również będę to aktualizował na bieżąco. I jeszcze zerknijmy sobie na pozycje krótkie. Od razu, póki pamiętam, to widzimy, że CD Projekt cały czas utrzymywany jest na czterech shortach, do tego dochodzi JSW, 11bit oraz play 2 chill Wracamy teraz na kartę społeczność, zobaczmy jak idzie głosowanie, w którym możesz współdecydować o tym, jaki przegląd w najbliższy weekend będziemy sobie oglądać i mamy w tym momencie 141 oddanych głosów i widzimy, że gaming zwycięża przewagą 40% głosów, OZE 11%, pogromcy 17%, spółki z MVIC 40% i 18%, a spółki z VIX spożywczy 13%, więc jest z czego wybierać, Tak więc zapraszam Cię serdecznie do głosowania i teraz już przejdźmy sobie do podsumowania dzisiejszej sesji na GPW, sam jestem ciekawy, co ciekawego tam się dzieje przy takiej słabości na rynkach zagranicznych. Zresztą widzimy te słabe indeksy, te wszystkie spadki, które no nie są zbyt pozytywne. Rynek zagraniczny czeka na te najważniejsze informacje jak dla mnie, które będą napływać w piątek na rynek. No i zobaczymy wtedy, albo jakieś spektakularne wystrzały, albo wręcz przeciwnie, tak więc warto sobie odpalić na przykład topowe pary walutowe, albo również główne indeksy na interwale, na przykład minutowym w momencie ogłoszenia tej decyzji, no i zobaczyć, jaki taniec się tam rozpędzi, a ja już przechodzę do tego, żeby podsumować dzisiejszą sesję na GPW. Rozpoczynamy od pierwszego zestawienia, czyli produkcyjne. kosmet tutaj rośnie najmocniej, 3,89 na plusie, Excellence 2,7. W odwrocie za to mamy Milkpol, który spada dzisiaj potężnie, 25%, 84 setne na minusie, Tarczyński 2,18 na minusie. Liderzy obrotu to Haptek 301 tysięcy, czy Geocosmet 277 tysięcy. Jeżeli chodzi o wiktek nasz odchudzony, dzisiaj Kaptor zyskuje 1,61 setnych na plusie, Selvita 1,4, czyli firma 1,37 setnych. W odwrocie Silver 5,88 na minusie, PBKM 5%, czy XTPL 4,27. Liderzy obrotu jest to cyfrowy 25 milionów 17 ponad Orange. Jeżeli chodzi o dywidendowe, tutaj największe wzrosty to Santander 5,66, potem Pragma Inc. 1,85. W odwrocie za to najmocniej dzisiaj obrywa ta ciekawa spółka z ciekawą nazwą, prawie 3%, Krec 2,86 czy Grodno 2,17. Lider obrotu to Santander 65 milionów. Jeżeli chodzi o pogromców, dzisiaj MedCamp eksplodował wręcz. Jak wiesz, jaka informacja jest tego powodem, to koniecznie podziel się z nami w komentarzu. Widzimy, że mamy 20 ponad 6% wzrostu, Blirt 11. Z drugiej strony widzimy, że Mercator obrywa 5%, Biomaxima 4% czy Mabion 2,91. Liderzy obrotu jest to Mercator 20 milionów 7,800, Mabion Neuka 6%. 200. Jeżeli chodzi o budownictwo, tutaj Rafako pięknie widzimy, wybiło do góry o 28%, też piękny obrót, prawie 13 milionów. Polimex 5%, ElektroTi 357 w odwrocie. MD Energia traci dzisiaj 5,49 Mirbut 3,94. Liderzy obrotu: jest to Rafako 12,900, 5,300 Polimex, Budimex 2,800 i walka podaży z popytem. Nikt nie zwyciężył. Jeżeli chodzi o nieruchomości, dzisiaj tylko dwie spółki w zielonych barwach: jest to Ede Invest 2,67 na plusie, Marvipol 2,200, a w korekcie najmocniej dzisiaj. Obrywa ta ciekawa spółka z wynikiem 2,97. MP Grupa 2,93 czy Atal 2,48. Liderem obrotu jest Develia 13 mln 400, czy Dom Development 3,5 miliona. Energetyka. Tutaj widzimy, że tylko PEP na plusie 8,600 pozostałe spółki w odwrocie. Więc w końcu jakaś reakcja polskiej GPW, że mamy tutaj po prostu spadki. Benzin 6,25 na minusie, Zepak 2,43 na minusie, a liderem obrotu jest CES 13,300, 11,700 PGM. Turystyka. Tutaj Interferi 372 zyskuje efekt. Bez zmian Tatry 53 na plusie, Elko w odwrocie 3,5%. Na odzieżówce też tylko dwie spółki na plusie. Jest to Intersport na skronę w rocie 80 czy Cedral 43 4300 na plusie. Pozostałe spółki w odwrocie. Najmocniej obrywa dzisiaj LPP i to spada potężnie 13,93 na minusie 81 milionów, Silvano 7,37 na minusie, ezotik 6,19 na minusie, a idea obrotu jest CCC 119 milionów i też potężne, potężne zejście 5,22 czy LPP 81 milionów. Lecimy z gastronomią. Tutaj widzimy, że. Burger bez zmian. Największe zejście korekcyjne to IBC Polska 9200 na skronnym obrocie. Amres z największym obrotem 2 miliony 300 koryguje o 66 setnych Na Ukrainie dwie spółki tylko w zielonych barwach barwach. Amcompany kompany 62 setne. Miki 0,5%. W odwrocie kul cool Energy traci 8,5%, a Groton 2,61%. Obroty. Tutaj liderem jest Kernel z wynikiem 10 milionów 800 ponad i 4,800 ponad kul cool Energy. Lecimy teraz z gamingiem. Popatrzmy. Dzisiaj największe wzrosty to Falcon na skronnym obrocie 10%. Surflan 10%. Semi level 9,80. I po. Zobaczmy, na gamingu cały czas, jak widzimy, w najlepsze trwa. Największe zejście korekcyjne to Medmine, czyli nasz niedawny debiutant. Spada dzisiaj 19,68 na minusie. Toby Games 11 ponad BKD Games 7,37. Liderzy obrotu jest to CD Projekt, który dzisiaj cofa o 44 setne. Cały czas pod presją shortów, tak jak pokazywałem przed chwilą. Cztery oficjalne są utrzymywane, mniejszych oczywiście nie znamy. 72 miliony obrotu. TS Games 3,96 na korekcie, 21 milionów obrotu. Huge 5,300 obrotu. Medmine 2,800 powyżej banki Playway 11 oraz Blue sam indeks dzisiaj koryguje o 1,87 na minusie z, z wynikiem 23,249 punktów. No i zobaczmy, sektor bankowy jest tutaj dzisiaj, widzę, wygraną całej tej sytuacji po tej decyzji LPP. Getin Noble eksplodował 10% do góry, MBank eksplodował 9,43, BOŚ 7,27, Millennium 6,93, ING 5,69. Tak więc jak ktoś siedzi na bankach na odpowiednio wczesnym etapie, to oczywiście serdeczne gratulacje. Nie mam żadnej ba żadnego banku dzisiaj w odrocie, tylko Getin 0 bez zmian. Z, pod względem obrotów pks 184 miliony 2,65 na plusie. PKBP 1,77 na plusie. 175 milionów. Sam indeks dzisiaj puchnie o 3,61 na plusie. 8,513 punktów. Jeżeli chodzi o OZEM, dzisiaj VAT zyskuje 3%. Remersural 2,16. W odwrocie za to mamy Nowawiz, który traci 6,4. MD Energia 5,49. Czy Sanex 3,72. Liderzy obrotu jest to Zepak 2 miliony. Czy ML System 785 tysięcy. Lecimy z indeksami, bo widzimy, że dzisiaj bank jest, są absolutnym liderem tego zestawienia z wynikiem 3,61 na plusie. MSFIN 2,21. Na zielonych barwach utrzymał się ENWIG 40 z wynikiem 1,5% na plusie. 5,474 punkty. Pozostałe indeksy w odwrocie, jak widzimy, najmocniej traci dzisiaj odzieżówkę na tym potężnym zejściu LPP, czyli widoczne te informacje, które napływają na rynek nie spodobały się inwestorom i dzisiaj mamy reakcję odwrotną. 11% ponad procent w dół na odzieżówce. Górnictwo 3,67 na minusie. Z głównych indeksów, które oglądamy w szczegółach, WIG 20 traci dzisiaj 6500 2349 punktów, a SWIG 80 traci dzisiaj 3500 z wynikiem 27 ,230. 31 punktów. Jeżeli chodzi o indeks WIG20, tutaj widzimy, że banki na czołówce Santander 1566 5,66 na plusie, Pekao S.A. 2,65, Dinuś 2,32, PKWP 1,87. W odwrocie najmocniejsze zejście to jest LPP, potężny spadek 13,93 na minusie, CCC 5,22, Mercator 5%, KGHM 4% i tak to właśnie wygląda. Liderze obrotu Pekao 184 miliony, Pekao 185, 152, KGHM i powyżej jeszcze stówki widzimy CCC, PZT oraz Orlen. Lecimy ze średnimi spółkami, tutaj Enwik 40%, Pokazuje nam, że liderem wzrostu jest oczywiście bank, czyli M-Bank 943 Millenium 61 ANG 569 Alior 520. Tak więc widzimy, że banki zdominowały tutaj to zestawienie. Z drugiej strony najmocniej obrywa dzisiaj FAMUR, tracąc prawie 4% TS Games 36 czy Playway 354, a liderem obrotu jest Alior 40 ponad 9 milionów czy Mbank ponad 41. Lecimy z małymi spółkami. SWIG 80 latuje na ekran i popatrzmy sobie, jeżeli chodzi o tutaj, największe wzrosty jest to. Oczywiście Boś z wynikiem 7.27, Polymex 5.15, czy Ferro 2.42. W korekcie najmocniej spada Serino stracąc 17,63. Mobruk 5.87, czy Mirbud 3.94. Liderzy obrotu jest to Bogdanka 3.7 milionów 19, Serino czy Mobruk 13. Lecimy dalej z New Connectem, popatrzmy na małym parkiecie. Metcam dzisiaj jest absolutnym liderem. No, daj znać w komentarzu, co za tym stoi. Widzimy 26% wzrostu, też ciekawy obrót. EC2 25% wzrostu 820 tysięcy, również ciekawie. BIRD 11% na największym obrocie 240 tysięcy. No, to popatrzmy sobie z drugiej strony, co się ciekawego dzieje na największych dzisiaj spadkach na małym parkiecie i co dzisiaj najmocniej rozczarowało inwestorów. Jest to MilkPol, który oberwał ponad 25% przepotężne zejście. Astro 21% w dół. MedMind 19% w dół. Jak widzimy potężny również obrót. No to zobaczmy, jeżeli chodzi o ten obrót, kto dzisiaj był liderem na małym parkiecie i kto tutaj rozdawał karty. Jeżeli chodzi o obrót, widzimy, że to jest to właśnie MedMind 2,800 czy na przykład Bluebell Bańka 200, Fan 51 881 tysięcy. No i na deserek zostaje nam oczywiście poza wykresami jeszcze indeks szerokiego rynku, czyli WIG. Popatrzmy sobie tutaj Rafako jest absolutnym liderem. 20 8 do góry przodu Getty Nobel 10, Slepzak 10 to są te największe wzrosty. Pozostałe, jak widzimy, również wyglądają dosyć ciekawie. Szczególnie banki się tutaj bardzo mocno prężą: Mbank 943, plusbox 7.58%. Bosch 727. Po tym Millennium ING, Santander, Agro Tak więc widzimy, że dzisiaj jest zdecydowanie dzień pod dyktando banków. Obroty też ekstremalnie wysokie, bo przekroczyły 2 miliardy złotych, a już dawno nie widzieliśmy takiego obrotu na GPW. 2 miliardy 11 860 722. Złote. Jeżeli chodzi o ilość transakcji, też rekordowo dużo, bo było ich aż 199 445 sztuk. I jeżeli chodzi o potwierdzenie, to nie musimy, bo widzimy, że wszystko mamy zatwierdzone. To popatrzmy sobie z drugiej strony. Jeżeli chodzi o największe spadki, jest to Serinus 1763 na minusie, LPP 1393 na minusie, Bumech 1239 na minusie, Kulenadży 8,54 na minusie. Jeżeli chodzi o obroty, zobaczmy, czy ktoś oprócz banków i tej z ZIG-20 jest również wysoko. No, znaczy tutaj nie mamy nikogo, kto by się chciał wyróżnić na tym tle, chociaż widzimy, że te obroty dzisiaj naprawdę wzrosły na ekstremalne poziomy, wręcz dawno nie widziane. I popatrzmy sobie, co ciekawego dzieje się na indeksach. Widzimy, że WIG no nie był w stanie jeszcze dobić do tych poprzednich szczytów i już tak na razie nam odpada. wig 20 również już zaczyna jakieś zejście korekcyjne. Popatrzmy Swik 80 również wygląda dosyć ciekawie, tak więc mamy dosyć ciekawą konsolidację wręcz jak dla mnie. I oczywiście MWIG 40, który zachował się tutaj zupełnie inaczej wybił się z poprzednich tutaj szczytów, które były w tym okresie czasu, i kontynuował dzisiaj ride wzrost tak więc bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Jestem ciekawy Twojej oceny sytuacji, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję, o decyzję RPP. Jak to może się przełożyć w dalszym ciągu na kurs banków? Czy będzie tutaj jakieś puchnięcie, czy jakaś realizacja zysków? Jak Ty uważasz? Daj znać w komentarzach. Ja Pozdrawiam Cię serdecznie, Trzymam kciuki za wyniki. Trzyma się. Na razie, hej.